Drodzy Państwo, jak bardzo najpierw serdecznie chciałbym podziękować za zaproszenie mnie w te miłe okoliczności akademickie. I chciałem powiedzieć, że postaram się wywiązać, mówiąc coś mądrego, ale może jest nadmiernie zobowiązujące, więc spróbuję powiedzieć coś dorzecznie i rozsądnie. Czy mądrze, to zobaczymy. Ja jestem zwolennikiem takiego prowadzenia dyskursu akademickiego, w którym jakby badacz dzieli się tym, nad czym pracuje, czy co wie. I dlatego to, o czym będę mówił, wiąże się z takim obszarem badań czy zagadnień, które mnie od jakiegoś czasu zajmują. Ja wolę mówić, więc będę raczej mówił, ale jeśli Państwo pozwolicie, to żeby być precyzyjnym, będę się partyturą od czasu do czasu posługiwał, żeby możliwie to ująć ściśle. Więc zacznę może od takiej obserwacji i potem powiem, dlaczego taki temat. Otóż ja w ubiegłym roku i w tym także akademicki prowadziłem taki wykład poświęcony horror studies, właściwie estetyce grozy. I dzieląc się tam rozmaitymi swoimi wątpliwościami, ustaleniami, obserwacjami ze studentami, po jednym ze spotkań, kiedy dzieliłem się takimi swoimi wątpliwościami co do przemian racjonalności w świecie współczesnym, czy tego, co za racjonalność, czy za racjonalne uznajemy, podawałem przykłady, tak jak lubię to robić, z filmów grozy, nowszych, starszych, z tekstów kultury popularnej głównie. Jedna ze studentek podeszła do mnie i zapytała mnie, mniej więcej, cytuję z pamięci, jakie znaczenie ma to, czy ta zjawa jest naturalna, czy jest nienaturalna, skoro koniec końców jest zła. Ale myślałem, że to jest dobre pytanie. Ale zarazem zrodziła się we mnie taka intuicja językowa, że mimo wszystko jest dla nas współcześnie dość fundamentalna różnica, czy czytamy takie ogłoszenie, uwaga, zły pies, czy czytalibyśmy takie ogłoszenie, bo myślę, że nikt z nas nie czytał, uwaga, zły nieboszczyk. Ponieważ pierwsze ogłoszenie implikuje pewną sytuację, którą uznajemy, czy skoro bylibyśmy uznać za faktyczne, rzeczywiste zagrożenie. Druga wzbudza nas pewien dysonans poznawczy, bo czy nieboszczyk w ogóle może być zły, w jakim sensie? Jeśli stoimy nad domniemanym grobem Adolfa Hitlera, to możemy powiedzieć, uwaga, zły nieboszczyk w sensie etycznym, ale wiadomo, że to funkcja komunikacyjna jest tutaj zupełnie inna niż w przypadku uwaga, zły pies. Znaczy zakładam, że ten pies może nam coś zrobić, zaś martwy Adolf Hitler chyba nie. Mówię chyba oczywiście w nawiązaniu do sytuacji, w której ktoś chce obchodzić urodziny Adolfa Hitlera i na przykład wskrzesić go, przywołać za światów. No i stąd to pytanie, czy ta kwestia, która się pojawiła w tytule mojego wystąpienia. I w tych moich badaniach, czy moich obserwacjach estetyki grozy, horroru, w ogóle fantastyczności, ja zawsze zmierzałem jakby naraz w dwóch kierunkach. Pierwszy to była próba takiego wyprowadzenia badań nad horrorem, fantastyką naukową, znaczy poza obszar tradycyjnie rozumianego literaturoznawstwa czy filmoznawstwa, raczej w stronę studiów kulturowych czy szeroko rozumianego kulturoznawstwa. To znaczy tak, żeby tych badań nie determinował kształt formalny tekstu kultury, z którym obcujemy, a raczej żeby on zwracał uwagę na kontekst. I druga kwestia, która zawsze była czy pozostaje dla mnie ważna, to jest taka, że ja staram się nie badać samego horroru na przykład w tym przypadku. Staram się używać horroru jako narzędzia badawczego do badania kontekstu kulturowego. To znaczy w tym sensie chciałbym traktować grozę, horror, teksty kultury jako symptomy kultury danego momentu dziejowego. To oczywiście w żadnym wypadku nie jest moje odkrycie, to się powszechnie robi. Natomiast ja chciałem przekierować swoje pytanie od kwestii takich szczegółowych, czyli te znane analizy, mamy tu zresztą na sali świetnych fachowców, więc nie trzeba wyjaśniać, motywu zombistycznego jako dogorywającego kapitalizmu, prawda?
Czy obecne, jak Państwo pewnie też wiecie, u samego szacownego Karola Marksa, metafory wampiryczne na opis wyzysku proletariatu i tak dalej, które bardzo często się pojawiają. Ja chciałbym postawić takie pytania odnośnie do racjonalności, to znaczy tego, co rozumiemy w naszej kulturze jako racjonalność. Żeby to powiedzieć, musiałbym zacząć od takiego bardzo prostego zdefiniowania, o co mi tutaj będzie chodziło, potem przejdę do przykładów i bardziej szczegółowych, mam nadzieję, analiz. Więc po pierwsze, ja w toku tego mojego wystąpienia będę racjonalność uważam za taką bardzo prostą definicję Kaja Nielsena, za zbiór reguł określających, co może uchodzić za dostateczną rację do robienia czegoś lub wierzenia w coś. Tak? Czyli to jest taka bardzo, bardzo bazowa definicja racjonalności. To są jakieś reguły, które określamy, czy uznajemy za wystarczającą, czy też inaczej dostateczną rację do tego, żeby coś zrobić lub w coś uwierzyć. No i wtedy uważamy, że to jest racjonalne. To jest oczywiście jeszcze za mało, żeby mówić precyzyjnie o tym, co chcę. Więc druga moja obserwacja jest taka, że myślę, że się co do tego zgodzimy. Począwszy od wieku XIX, postępuje w cywilizacji zachodniej powiązanie racjonalności z dyskursem naukowym, z dyskursem nauki, w związku z czym nasza racjonalność jest jakby tak nierozerwalnie związana, czy można by nawet powiedzieć chyba lepiej, splątana, bo te powiązania wcale nie są jasne i jednoznaczne, z dyskursem naukowo-technicznym, w związku z czym przywykliśmy uważać za racjonalne to, co jest objaśnialne w kategoriach naukowo-technicznych. I teraz przejdę do takich czterech bardzo prostych tez, które chciałbym postawić na ten temat właśnie i się im nieco dokładniej przyjrzeć. I teraz tak. Jeszcze uczynię takie zastrzeżenie, że moje uwagi będą się odnosiły do kultury Zachodu, mówiąc tak najogólniej. To znaczy, będę mówił o tym paradygmacie kulturowym, który się wprost wiąże z europejskim oświeceniem, z rozwojem cywilizacji naukowo-technicznej, począwszy od wieku XVIII. I teraz przechodzę do tych tez. Otóż moim zdaniem żyjemy w takiej kulturze, czy mówiąc dokładnie w obszarze cywilizacyjnym, w którym racjonalność, rozumiana tak, jak ją przed chwileczką zdefiniowałem, jako tryb opisu i oswajania rzeczywistości, jest przyjmowana przez założenie oczywistości. To znaczy, i tutaj zaraz będę to wyjaśniał, że naszym prymarnym przekonaniem jest to, że rzeczywistość ma racjonalny, to jest naukowo objaśnialny charakter. Oczywiście potem będę starał się uzasadnić, czy wskazać takie miejsce, w którym to jest wątpliwe. No i teraz cztery argumenty mogę na to podać, na to założenie oczywistości. Pierwszy, banalny z socjologii edukacji, znany Państwu doskonale, że ta racjonalność, ten światopogląd racjonalny jest przekazywany na zasadzie przemocy symbolicznej, to znaczy używając tutaj klasycznego pojęcia Pierre'a Bourdieu, sformułowanego w odniesieniu do reprodukcji edukacyjnej. I w ramach międzypokoleniowej transmisji wiedzy w systemie reprodukcji edukacyjnej w szkole wyposaża nas się w światopogląd racjonalny, to znaczy naukowo-techniczny. A to jest pierwszy argument, myślę, że dość łatwy do obronienia. Po drugie, tak rozumiana racjonalność nie jest kwestionowana w sposób instytucjonalny i oficjalny, to jest bardzo ważne, w naszej kulturze, to znaczy nie odstępuje się od jej założeń w ramach dyskursów państwowych, czyli takich, które podległy instytucjonalizacji. Nie ma żadnej takiej instytucji, która odwoływałaby się na przykład do światopoglądu magicznego, żeby uzasadnić swoje działanie. Dotyczy to nawet najbardziej ekstrawaganckich form aktywności intelektualnej, że wspomnę na przykład niektóre tam komisje sejmowe badające wypadki lotnicze czy inne tego. To nawet tam nikt nie wychodzi i nie mówi, no co Duch Święty, czy Manitou, czy dowolnie, powiedział mi, że pas bomb termobaryczny został w samolocie umieszczony. Przychodzi i to jest szklanka z wodą, ona
jest płynem, ta ciecz pod wpływem, która może zamienić się w parę, ta para może wywołać mgłę, ta mgła może sprawić, że piloci nie będą widzieli, no i tak dalej. I tak dalej. Tak? Czyli nawet w takich bardzo wydawałoby się skłonnych do wprowadzania elementów kontrracjonalnych, kontrempirycznych okolicznościach. Na poziomie życia codziennego, czy praktyk życia codziennego, to jest jeszcze bardziej oczywiste. Bardzo głośno jest o rozmaitych aferach związanych z uzdrowicielami, alternatywną medycyną. Rzadko się podkreśla w tych analizach to, że zwrot w kierunku na przykład znachora, szeptuchy czy kogoś takiego jest zwrotem ostatecznego rachunku, to znaczy nikt nie idzie jako do lekarza, znachora pierwszej pomocy, to znaczy to rozwiązanie, to znaczy oddaje się w ręce specjalisty od medycyny alternatywnej, nie jest pierwszym rozwiązaniem. Ono pojawia się, kiedy zawodzi racjonalnie zorientowana medycyna, lekarz mówi, przykro mi bardzo, nie możemy z tym nic zrobić, wtedy szuka się innych rozwiązań. Prawda? Dotyczy to bardzo różnych. Ja chciałbym też podkreślić, to dotyczy też oficjalnie istniejących instytucjonalnych religii. Także one, taki banalny przykład, ja tu zupełnie nie jestem specjalistą, ale że banalny przykład określanie cudu w postępowaniach o nadanie statusu świętego ma charakter szukania wyjątków od reguły naukowej, a nie w drugą stronę. To znaczy medycyna nie potrafiła wyjaśnić. To od razu jest oczywiście oddanie pierwszeństwa medycynie, bo dopóki medycyna mówi A, B, C, D, D, to my tutaj nie wkraczamy, ale tu jest taki jeden F wyjątek, no to tutaj być może. No to wiemy, że to jest paradygmat, który jest podporządkowany myśleniu racjonalnemu, a więc nawet najpotężniejsze instytucje, które miały podstawę posługiwać się takim myśleniem, nazwijmy to irracjonalnym, mówią nie, dlatego ten taki najbardziej kanoniczny przykład, bardzo przepraszam, jeśli on będzie mocny, ale w sytuacji, kiedy papież został postrzelony na placu świętego Piotra, wieziono go do szpitala, a nie do bazyliki świętego Piotra, żeby pomodlić się o interwencję czynników nadprzyrodzonych. To dowodzi, jak głęboko jest ta cywilizacja zracjonalizowana. Więc nie ma takich instytucji, dyskursów oficjalnych, które by kwestionowały. Nikt nie wychodzi, żaden polityk nie wychodzi i oficjalnie nie mówi, uwaga, przechodzimy w dyskurs irracjonalny, mamy bezpośrednie komunikaty o istot nadprzyrodzonych, albo będziemy leczyli przez nakładanie. No, to jest odbierane jako kuriozum i nawet instytucje religijne, nawet sekty religijne bardzo często wzdragają się przed takimi, one uchodzą za, przepraszam za kolokwie, zbyt obciachowe, to znaczy to jest obscenicznie irracjonalne, nie wchodźmy w to, bo natychmiast nas ktoś zaraz zgadzi. Trzeci argument, którego chciałbym użyć, to ta racjonalność ma charakter powszechny, a nie lokalny. To znaczy ona nie jest wyspowa, tylko w tej cywilizacji ma charakter powszechny, czyli w teorii przynajmniej obowiązuje w ramach całego obszaru cywilizacyjnego, o którym mówimy. To będzie bardzo ważne do tego, o czym będę chciał powiedzieć nieco później. To znaczy zakłada się, że cały Zachód jest cywilizowany. Tak? Nie ma takich wysp niecywilizowanych. Zaraz zobaczymy, czy to tak do końca jest, ale można się temu przyjrzeć. I teraz dalej, czwarty argument. Nie ma tej racjonalności, tu jesteśmy oczywiście w świecie strukturalistycznych, binarnych opozycji, bardzo Państwa przepraszam, ale ta racjonalność istnieje o tyle, o ile posiada swoje mroczne zwierciadło, złego sobowtóra, zakwestionowaną na zasadzie negacji irracjonalność. To znaczy ją można określać przez odniesienie, wykluczające odniesienie tego wszystkiego, co się w ramach racjonalności nie mieści, czyli takiej odwrotności. Ona jest pochodną oczywiście tego oświeceniowego podziału na rozum i nierozum, prawda? Dla francuskich filozofów raison, de raison, która jest jakby kluczową opozycją i której, no nie wiem, Michel Foucault poświęcił tam kilka książek, żeby pokazać, jak to od oświecenia działał w medycynie, psychiatrii, systemach dyscyplinowania i nadzoru itd. itd. A więc to jest bardzo ważne, dlatego że tym bardziej jesteśmy racjonalni w naszym przekonaniu, im bardziej jesteśmy w stanie wyrzucić poza nawias to wszystko, czego nie jesteśmy w stanie zracjonalizować, a przypominam wedle definicji, którą tutaj zaproponowałem, to znaczy objaśnić na poziomie naukowo-technicznego dyskursu. To znaczy wszystko, co się nie mieści, od razu jest
irracjonalna. No, czyli jest to już. I to są takie cztery argumenty, które dla mnie są bardzo istotne. Nie, wiodą do przekonania ugruntowanego, że żyjemy w kulturze, która jest prymarnie racjonalna, albo za taką pragnie się uważać. Tak? Chciałbym to odróżnić, bo to jest tak, jak Państwo wiedzą, w przypadku filozofii analitycznej bardzo proste rozróżnienie pomiędzy wierzyć w coś, a być przekonanym, że się w coś wierzy. To znaczy, że jesteśmy racjonalni lub chcielibyśmy uważać się za racjonalnych, bo też o tym za chwilę jeszcze coś powiem. Teraz druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, i bardzo jest ona dla mnie tutaj też istotna w perspektywie tego, o czym będę na koniec chciał powiedzieć słów kilka, jest racjonalność jest projektem nowoczesnym. To znaczy racjonalność jest nowoczesna, tak jak ją rozumiem, jest produktem oświecenia. Dla mnie to jest o tyle istotne, że ja nie chciałbym tutaj wprowadzać tradycji antycznej grecko-rzymskiej racjonalności, bo nie o nią mi chodzi. Chodzi mi o poddaną presji edukacyjnej, powszechnej scholaryzacji, procesowi alfabetyzacji, czyli likwidowania niepiśmienności, procedurę modernizowania przez racjonalizowane, a to jest pochodna oświecenia. I tu są bardzo dwa ważne procesy zachodzące. Jednym powiedziałem, to jest proces modernizacji, ten drugi to jest proces emancypacji, któremu towarzyszy. Emancypacja rozmaitych podmiotów społecznych, także wiedzy, jak Państwo wiedzą, to, że wiedza akademicka uzyskała pewien status autonomiczny. W związku z czym racjonalność w tym wypadku jest efektem oraz cechą charakterystyczną, czy znamieniem, czy oznaką nowoczesności. Można by powiedzieć tak, że wszystko, co nowoczesne z konieczności jest racjonalne. Natomiast nie wszystko, co racjonalne oczywiście jest nowoczesne, no bo znamy takie racjonalności, które nowoczesność poprzedzały. I tutaj załatwiam sprawę Greków i Rzymian, za co ich bardzo skutecznie mniejszym przepraszam, bo nie zasłużyli na takie coś. Teraz jedno słowo o nowoczesności. Mianowicie sama nowoczesność jest w zasadzie konsekwencją powszechnego obowiązywania czy takiego zamierzonego, celowego, zinstytucjonalizowanego projektu działania oświeceniowego, projektu pedagogicznego, to znaczy w tym sensie, że nowoczesność to też nie jest po prostu coś, co jest nowoczesne czy współczesne, to jest pewien projekt. Moim zdaniem, ja podzielam tu wątpliwości, że Bruno Latour kiedyś sformułował, nowocześnie nigdy się nie staliśmy do końca, to jest taki projekt nieudany, tak jak bardzo często się mówi, co też wydaje mi się, to jest bardzo trafna analiza, że PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa, był nieudanym czy nieprzeprowadzonym do końca projektem modernizacyjnym w Polsce. Tak mi się wydaje, oczywiście, że ten projekt oświeceniowy jest połowicznie skuteczny, dlatego że on jakby działa na poziomie oficjalnym, instytucjonalnym, na poziomie lokalnym, indywidualnym. Zaraz zobaczymy, że to jest nieco bardziej kłopotliwe. No a więc w związku z tym no, ta racjonalna nowoczesność powszechnie obowiązuje, a na dodatek jeszcze, zwłaszcza w wieku XIX, początku XX, funkcjonowała troszeczkę jako taki program racjonalizowania i modernizowania rzeczywistości niecywilizowanej jeszcze, co oczywiście przybrało też formy radykalnie drastycznych interwencji w style życia społeczności, które uważano za nieracjonalne, niecywilizowane. No i to jest takie założenie wstępne, które ja chciałbym tutaj przedstawić. No i teraz chciałbym stwierdzić coś takiego, że interesuje mnie taki problem, który ja bym nazwał problemem kryzysem racjonalności w dobie, tutaj jest to trudne określenie, postmodernizmu, późnej nowoczesności, płynnej nowoczesności, Zygmunt Bauman już nie żyje. Więc pewnie nie zaproponuję już żadnego innego, nowego pojęcia w to miejsce, ale wiemy doskonale, o co chodzi. O ten moment, w którym okazało się, że projekt modernizacyjny nowoczesności albo doszedł do ściany, albo spotkał jakieś takie aporie, albo został, mówiąc inaczej, zrealizowany, a teraz jakby odzywają się takie jego
no właśnie mroczne, niejasne, sobowtóre, nie wiem, czy ci inni wracają. Ja to użyłem takiego określenia inni racjonalności zachodniej, tak? Inni, czyli ci wyrzuceni. I pozwoliłem sobie trzy takie typy tej odmienności wynotować. One się czasami na siebie nakładają, ale wydaje mi się, że warto jest je rozróżnić. Na pierwsza, to najbardziej oczywista, to jest wynikająca z aspektu historycznego, to jest ten tak zwany archaiczny zabobon, tak? Czyli ten porządek historyczny kultury przednowoczesnej, czyli my sami jako jeszcze nie zmodernizowani oraz ci wszyscy, którzy nie dostąpili łaski, przepraszam za słowo, nie jest więcej teologiczny, zmodernizowania na wzór zachodni. A więc mamy taki archaiczny zabobon, który nadal gdzieś tam jeszcze funkcjonuje. Po drugie, wyspowy czy też lokalny brak racjonalności, którego przykładem są właśnie jakby współczesne obszary niecywilizowane. To te wszystkie użycia właśnie takie, te trzeci świat, wszystkie te pojęcia typu egzotyzm, orientalizm i tak dalej, które są stygmatyzujące. One, jak Państwo widzą, jakby są pochodną tego myślenia historycznego, tylko że teraz mamy w dobie globalizacji mamy taką sytuację, że jakby wydawało się, że ten racjonalność tak rozumiana jest powszechna, a się okazuje, że ona nie jest powszechna. Jesteśmy w tym momencie, w którym w tym swoim słynnym essayu Gifford Gates zadawał pytanie, co różni uniwersalność rozumu od lokalności zdrowego rozsądku. No to znaczy, różni bardzo wiele, dlatego że logika arystotelesowska powinna działać w Sudanie, Atenach i San Francisco, podczas gdy zdrowy rozsądek chłopa na Białorusi, chłopa w Nowej Gwinei i chłopa w Kolumbii, to mogą być trzy zupełnie różne zdrowe rozsądki, odnoszące się do lokalnych kategorii formułowania. Więc ten lokalny brak racjonalności. Nagle w dobie globalizacji okazuje się, że są takie obszary, z tym nie wiadomo co zrobić, bo tam to nie działa. I to są te wszystkie spory, Państwo wiedzą o tym doskonale. Była taka obszerna dyskusja, zaangażowała się cała masa filozofów po publikacji tej słynnej książki Vance'a Pritcharda na temat czarów i magii Uazandy. To znaczy to pytanie, dlaczego magia Uazandy działa? To znaczy, dlaczego wyrocznia kury jest skuteczna? Tak? No, powinna nie być, bo po prostu, a jednak jest skuteczna, oni uznają jej skuteczność. No i cały tabun najsłynniejszych filozofów po prostu setki stron pokrywał to wyjaśnić się, między innymi Nielsen, Winch i inni. Ktoś tam nawet ładnie sparafrazował ten tytuł pracy Wincha, że to jest nie o witchcraft, tylko o winchcraft, prawda? On mówi, to znaczy, że odszedł daleko od źródeł, sobie tam urabia jakiś... No i wreszcie ten trzeci obszar kryzysu racjonalności, którym mnie zajmuje jakby najbardziej, to okazjonalne, czyli takie jakby czasowe, chwilowe zaniki racjonalności, ale uwaga, jakby w łonie samej cywilizacji zachodniej. To znaczy, jakby się okazuje, że pojawiają się takie sytuacje, w której no, to jakby hegemonia projektu racjonalistycznego nie do końca jest skuteczna. No, mam na myśli o jakieś takie, jak to najprościej określić, no, wybuchy, eksplozje, nie wiem, erupcje irracjonalności związane z działalnością jakichś sekt religijnych, jakichś takich niezdefiniowanych przypadków przemocy, prawda? Jakichś zupełnie dziwnych rzeczy typu tego, co Kepel nazywa zemstą Boga, prawda? Na przykład. Albo co w tej znakomitej pracy po skończoności Kanta Meyasu bardzo ładnie nazwał, nie jak Kołakowski, odwetem sakrum na kulturze świeckiej, tylko ceną, jaką płaci się za pozostawienie metafizyki dyletantom. Tak? To znaczy, że on tam wyjaśnia, że ponieważ filozofia głównie, to jest Francuz, więc czeka się głównie anglojęzycznej filozofii analitycznej, zostawili to jakby metafizykę odłogiem, bo to jakieś jest niedefiniowane, no to tam weszli specjaliści, jak to ładnie
jeśli dobrze pamiętam, to Max Weber, tak, technicy sakrum, jacyś tacy sprytni goście, hochsztaplerzy od irracjonalności, którzy to zagospodarowali, w związku z czym mamy różne dziwne rzeczy, typu ekspansję tam, astrologii, tam mamy alternatywną medycynę, chemtrailsy, no to wszystko, co Państwo wiedzą tam, że reptilian i tak dalej. To są takie wybryki okazjonalne, ale coraz powszechniejsze. One przyjmują kształt epidemii bardzo często. Mnie kiedyś się bardzo rozbawiła, a potem trochę zmroziła sytuacja, którą powiedziałem jedna z naszych byłych studentek, która powiedziała taką sytuację z swojego domu rodzinnego, matkę uroczystą, imieniny dziadka, czy coś w tym stylu, spotkanie całej rodziny. Oczywiście z tematy, jak to zawsze w Polsce, zeszły na polityce, zdrowie i polityka oraz czy Lewandowski przejdzie do Realu. No i jak jakby wyeksploatowano te tematy i zeszło na takie bardziej osobliwości, to między innymi pojawił się wątek katastrofy smoleńskiej, różnych interpretacji. No i senior rodu, który bardzo był przywiązany do tej narracji o rosyjskim zamachu, tam czy opowiadał, no co jego syn powiedział coś takiego i to mnie wtedy zastanowiło. Cytuję za tą koleżankę, studentką. Ona pisze takiego: tata, to jest jeszcze nic. Ja ci pokażę, i w tym momencie otworzył laptopa, pokażę ci lepszą rzecz. Amerykanie odkryli, że Obama jest wielką jaszczurką z kosmosu. I senior rodu mówi: naprawdę? No tak, mam tutaj, nastąpiło przekierowanie do strony reptiliańskiej i tam, tak. Więc to mnie wtedy zastanowiło, jak blisko jakby sąsiadują ze sobą pewnego typu narracje, które abstrahują od twardej racjonalności. To znaczy mi chodzi o to, że jest coś takiego, że jeśli się nieopatrznie postawi nogę na gruncie irracjonalnym, zwłaszcza w medium takim jak internet, to po przejściu od wątpliwości co do GMO albo szczepionek wywołujących autyzm, po dwóch krokach w ogóle olinkowania znajdujemy się, jak to mój doktorant Miłosz Markowski powiedział, jakiś w szponach Cthulhu. To znaczy, że generalnie, znaczy tutaj tylko podaliśmy w wątpliwość jakby GMO, a już za chwilę po prostu wielcy przedwieczni każą nam pić krew kozy o poranku i nie wiem, Bóg wie jeden co robić, nie pamiętam już tak dobrze, ale to co oni robili, ale robili rzeczy obsceniczne na pewno, pamiętam, i grali na fujarkach. To jest osobny wielki temat, które należałoby podjąć, znaczy motyw fujarki po prostu w fantastyce grozy. Nie wiem, czy Państwo to zwrócili uwagę, to piszczałki, fujarki, kobzy, czy zawsze. Dokładnie. Więc to jest ta kwestia. I teraz tak, to jest oczywiście najbardziej interesujące, bo wydaje mi się, że te okazjonalne i lokalne, oczywiście także w konsekwencji, zaniki racjonalności przyjmują charakter epidemiczny. To znaczy jest ich bardzo wiele, one mają charakter rozprzestrzeniający się i wydaje mi się, że nie prowadziłem żadnych badań, to od razu się przyznaję, ale wydaje mi się, że grupa odbiorcza jakby bardzo często się pokrywa, to znaczy te różne narracje się spotykają w różnych miejscach, myślę, że węzłowymi miejscami jest internet w tej chwili, tego typu spotkań. No i to są te moje założenia i teraz jakby co ma wspólnego horror. Otóż ja nie chciałbym badać horroru, fantastyki po prostu przy tych okazji tych założeń, bo ja to od razu wiadomo, to wszyscy wiemy, bo to się tym zajmujemy, przecież się interesujemy, wszyscy wiemy, że to od razu znajdziemy dowody i to będzie jasne. Ja bym chciał raczej użyć estetyki grozy, tekstów horroru, do zbadania tego kontekstu kulturowego, w którym to funkcjonuje. Prawda? To znaczy jakby zapytać, co się właściwie stało, że zmieniły się nawet teksty kultury popularne. Zawsze uważam, że badanie kultury popularnej jest najlepszym miernikiem stanu kultury w ogóle. Czy Marcel Proust, wielki pisarz, dużo nam o Francji nie powie, bo wykwit jego geniuszu jest jednorazowym wykwitem geniuszu Marcela Prousta. Aleksander Dumas, a zwłaszcza
koledzy, którzy usiłowali naśladować Aleksandra Duma, są pod tym względem ciekawsi. Z perspektywy kulturoznawczej, czyli z perspektywy badania arcydzieł literatury, jasne, że jest. No i chciałbym użyć tekstów kultury, zwłaszcza tej literatury czy tekstów horroru, do zdiagnozowania tej kultury, tak? I ja kiedyś tam parę już ładnych lat temu w swojej książce Literatura i Nierozum stawiałem takie pytanie, w jakiej kulturze w ogóle horror mógł się pojawić, tak? Żeby przyjąć formę horroru. No i wtedy jakby starałem się udowodnić, że tylko w takiej, która wytworzyła obszar nierozumu, poddała presję. Oczywiście nie była moja teza, to jest moja teza, że taka była stara. Natomiast chciałem zobaczyć, jak do tego doszło, to znaczy jakie mechanizmy zadecydowały o tym, że to się przyjęło. No i teraz chciałbym jakby spojrzeć na czasy najnowsze, czyli te, które nas otaczają. I dla mnie tutaj kluczowe jest to, żeby spojrzeć na same modele narracji grozy, jakie się pojawiają. Ja przypomnę, że jeśli spojrzymy na teksty horroru w porządku historycznym, tak diachronicznie, to one mają takie dwie formy zasadnicze. Ja nie mówię tu o modelu strukturalnym, bo ten ja będę tym bardziej twierdził i będę bardziej bronił swojej tezy. Zawsze realizuję model napięcia drapieżnik ofiara, moim zdaniem żaden horror nie realizuje innego modelu narracyjnego. Nawet jeśli to jest agresywny królik, czy że wspomnę słynną sekwencję z filmu Monty Pythona, ale nawet jeśli to są zombivers, prawda, czy jakieś takie bardzo, to jednak jest to struktura polowania. Ale to jakby zostawiam. I o tym nie chcę mówić. Chodzi mi raczej o taki model racjonalizacji. To znaczy, jakby czemu te teksty kultury służą, czy one o czym im opowiadają. No to ta najbardziej klasyczna wersja najwcześniejszych horrorów oświeceniowych, to jak Państwo wiedzą, ona się jest to wejść z takiego modelu, który ja nazywam model upokorzony zabobonnik. Nie? Czy to jest jakby, czy to jest Ossoliński, czy to jest Mostowska w Polsce, czy to oczywiście jest Udolfo, czy Ann Radcliffe, czy jakiekolwiek inne, to tam zawsze ta mistyfikacja łatwowiernego człowieka, który jeszcze nie wyszedł, że sparafrazuje Kanta, z niedojrzałości, w którą popadł z własnej winy, czyli nie jest oświecony, mówiąc najprościej. Dlatego daje się nabierać na bardzo proste zabiegi, tą poruszającą się zasłonę, po tacy tam Mostowski jest tony gitary dobiegające z piwnicy, prawda, czy jakieś tam inne numery ze zwierciadłami, to u Agaty Christie to też taki ze zwierciadłami chwyt zastosowany, tylko już w innej konwencji. Więc to jest ten najprostszy, on jest zresztą bardzo krótkotrwały, to znaczy on funkcjonuje lat kilkadziesiąt i jak już się ukonstytuuje konwencja grozy, to właściwie nagle on się odwraca o 100%, to jest to, co Państwo znacie z wszystkich omówień, z książki Karola, to jest odwrotna sytuacja, ja ją nazywam upokorzonym naturalistą. A chyba najlepsze realizacje, takie kanoniczne, to są krótkie nowele, zresztą to jest chyba jeden z ulubionych moich pisarzy, jeśli mówimy o grozie, Montague Rose James, gdzie zawsze jest jakiś wątpiący, sceptyczny naturalista, który tam się wchodzi, tam nic nie ma, a w nocy jednak spod łóżka mokra, wilgotna łapa czegoś oślizłego tam łapie. Albo jakieś spojrzenie zza półki z książkami o dziwnym wyrazie, dziwnym, prawda, się... I to jest ta formuła, która trwa i to jest ta kanoniczna sytuacja, którą Karol się dobrze pamiętam nazywa złożoną strukturą dowodzenia. To znaczy żyjemy w społeczności racjonalnej, w związku z czym trzeba przekonać niedowiarków, że Cthulhu jest. Właśnie jakby to było w ogóle wątpliwe. Więc trzeba pokazać i stąd w najprostszych i najlepszych realizacjach, takich, które ja uważam za najlepsze, jest jednym z najlepszych horrorów chyba w ogóle, jako na końcu, to w ogóle nie będzie oryginalny, czyli W szczękach Stevena Spielberga, która fantastycznie pokazuje kontekst społeczny tego, co się dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że to jest czysty biznes, to jest metafora kapitalizmu, który może stracić dochody z turystyki, i teraz lepiej jest nie wierzyć w tego rekina,
bo wtedy można podjąć decyzję, że otwieramy plażę i to działa. I cała ta narracja tego biednego Jaszidara, który tam boi się pływać, więc nie umie pływać, prawda? Boi się wody w ogóle i wszystkiego. I on musi z tym rekinem, czy ten Ahab tam się borykać. Ale równocześnie boryka się z o wiele gorszym przecież rekinem kapitalistycznym, którym jest burmistrz i rada miasteczka, jak może zwolnić. My nie wierzymy, że taki rekin istnieje. No więc trzeba przekonać. To jest taki model, który funkcjonuje. No właśnie to jest to pytanie, które mi mówię. To kiedy? Dlatego, że ja jestem głęboko przekonany, że możemy obserwować jakby pojawienie się trzeciego modelu narracyjnego, tak to nazwijmy, racjonalizacji. Ja go nazywam takim modelem paranoik ma rację, choć pozostaje paranoikiem. To jest bardzo ważne, to w nawiasie zapisałem, ale to jest niezwykle istotne. O co chodzi? Chodzi o takie narracje, w których w ogóle się już nie kwestionuje tego porządku rzeczywistości. Natomiast okazuje się, że kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje, nie jest klucz naukowy, nie jest też klucz przednowoczesny, ale jest klucz, który ja nazywam kluczem paranoicznym. To znaczy jest tak, że jeśli Państwo pamiętają, to się takie wątki pojawiają się przed Drakuli, gdzie jest teraz wyleciały z głowy, jak się nazywa bohater, który jest... Który wie jako pierwszy usiłuje przekonywać, prawda, że się książę, czy tam się zbliża, hrabia się zbliża, prawda, nadchodzi. Nie. Tylko że tutaj mamy do czynienia w tym nowszym modelu, mamy do czynienia z zupełnie inną narracją, a mianowicie z taką, w której paranoik ma rację, z tego powodu, że wszyscy doskonale wiedzą, że rzeczywistość jest inna niż nam się wydaje, ale instytucjonalny dyskurs racjonalności nie pozwala to zajrzeć, że rząd spiskuje. Z FBI przejmuje śledztwo. Jedno z pierwszych wielkich narracji tego typu pewnie był serial Archiwum X. On miał taką... Ale ślady tego, proszę zwrócić uwagę, ślady tego istnieją z takich bardzo, wydawałoby się, niehorrorowych, czy jakby nie wprost odnoszących się do tego problemu tekstach, na przykład cykl Harry Potter, gdzie obie strony nie są zainteresowane ujawnieniem sytuacji, że istnieją równolegle, to znaczy Ministerstwo Magii czyści pamięć ludziom, którzy widzieli nadprzyrodzone zjawiska, a Ministerstwo Wielkiej Brytanii nie jest zainteresowane w ogóle. Nie jest to kolonia zamorska, w związku z czym nie można czerpać z tego żadnych korzyści, więc nie będziemy się tym zajmować. I to jest coś, co mnie jakby szczególnie intryguje, bo tutaj pojawia się pewnego typu przewartościowanie. Teraz jak muszę na chwilę wrócić do tych klasycznych tekstów Gross. Dlaczego? Dlatego, że jak Państwo wiecie, w świecie przednowoczesnym, na przykład w folklorze europejskim, tematyka fantastyczna, to wielokrotnie dzisiaj także się pojawiało w znakomitych przykładach dotyczących baśni na przykład, ta cudowność posiada pewien walor racjonalizacji, to jest racjonalizacja etyczna. To jest to, co jakby... Najlepiej w Polsce i w polszczyźnie oddał Adam Mickiewicz w drugiej części Dziadów, które Państwo znają. Jeśli duch powraca, to ma jakiś interes. Nie chciałeś jadła na polu, zostaw nas w spokoju. A Kysz, tam mówi Guślarz. Znaczy jest to waloryzacja etyczna, to jest problematyka moralna. Jeśli duch się zjawia, to jest jakaś niezałatwiona sprawa. Ona pokutuje jako temat bardzo długo. Zresztą mówimy o duszach pokutujących, w związku z czym temat też pokutuje. I staje się takim jakby motywem obiegowym. No, tylko że niepostrzeżenie w konsekwencji wprowadzenia tego paradygmatu racjonalnego zmienia się też coś takiego, że
ta problematyka moralna musi ustąpić miejsca zupełnie inne i ta racjonalizacja etyczna ustępuje miejsce racjonalizacji epistemologicznej, to znaczy pytanie, co wiem, to znaczy jakby co się stało, to znaczy co się dzieje z moją wiedzą o rzeczywistości. I pierwsze pytanie, które zadaje sobie bohater modernistycznej, nowoczesnej opowieści grozy, to nie jest pytanie, czego duch ode mnie chce, tylko co on tu robi. Znaczy, coś jest nie w porządku, rzeczywistość mnie okłama, rzeczywistość jest jakaś dziwna, nie jest. To jest to zresztą, co Freud bardzo dobrze opisał przed laty, używając tej kategorii niesamowitości. A ja spodziewam się, że to powinno się pojawić, ale jakby oficjalnie to ja nie, to nie może się pojawić, ale się pojawia. Prawda? No i tutaj to najlepiej widać, jak w tym podejściu się skonfrontuje jakieś najprostsze narracje grozy, czy to literackie, czy filmowe, które nie tyle pochodzą z przednowoczesnej kultury zachodniej, ale jeśli takie współczesne teksty kultury porówna z niezachodnimi tekstami kultury, nierealizującymi konwencji horroru. Ja, kiedy rozmawiam z tym ze studentami, to zawsze się posługuję takim przykładem, państwu pewnie też znanym, wybitnego filmu, nagradzanego wielokrotnie, filmu Api Chatponga, tajskiego reżysera, wujek Bumi, który pamiętał poprzednie wcielenie. To jest taka fantastyczna, jest taka przypowieść. Api Chatpong jest tajem, buddystą, nie kręci horrorów z całą pewnością. Jest to taka opowieść o starzejącym się, umierającym na niewydolność nerek bohaterze, który rozlicza się z rzeczywistością, wspomina przeszłość. To jest taka klasyczna moralitetowa opowieść. Jest to taka piękna, przejmująca scena, w której bohater spotyka się ze swoją rodziną, siedzi na werandzie wieczorem, grają cykady, zapada zmierzch, oni piją. To jest taka narracja, jest azjatycka, bardzo powolna, niewiele się tam dzieje. I w pewnym momencie na schodach werandy pojawia się taka dziwna, kosmata postać z świecącymi oczami. Bardzo powoli wchodzi po schodach, oni na nią patrzą i jedna z bohaterek robi coś bardzo charakterystycznego, to znaczy zachowuje się zupełnie w zgodzie z takim modusem poznawczym ludzkim, znaczy widzi coś dziwnego, więc wzdraga się, cofa, po czym przygląda się i zadaje pytanie, kim jesteś. No? Tam pada w odpowiedzi imię, kogoś okazuje się, że to jest kuzyn rodziny, który przepadł w lesie przed latem, duchem. I w tym momencie on się przedstawia, ona mówi, on cały czas ma te świecące oczy, jest kosmaty, w ogóle taki wyłania się z ciemności, to zapraszamy, siadaj, może pić. I to jest taka narracja, która jest zupełnie niemodernistyczna, nieeuropejska, niezgodna z kryteriami racjonalności europejskiej i konwencją horroru. Bo w europejskim horrorze nie stawia się takich pytań. Zawsze pokazuję wtedy studentom jako przykład dowolną scenę z jakiegoś miarę nowego filmu o duchach. Ostatnio pokazałem fragment sceny z filmu Ghost Story, tego niedawno się ukazał. Jest taka fantastyczna, analogiczna scena. Rodzina siedzi przy stole w kuchni i pojawia się duch ojca, który tam zginął w wypadku. I jak to wygląda? Znaczy podnosi się samoczynnie szklanka czy kubek z kawą, prawda? Wszyscy się boją, uciekają, duch jest przerażony też, bo on też wie, to jest najfajniejsze. Duch też wie, że jest nie na miejscu w tej sytuacji. No, on w ogóle, co ja tu robię? To jest dla niego pewna konfuzja. W związku z tym zaczyna rzucać tym. Prawda? Oni się boją, bo latają i w tym uciekają. Kończy się to tak jak zwykle w takich jak krzykiem. Znaczy, krzykiem i koniec cięcie. No i zadaję wtedy studentom pytanie, czy jest jakaś różnica w tym. Po prostu nikt nie pyta zjawy, skąd przyszła, po co i kim jest. Dlatego zakłada się w ramach tej konwencji, że ona pojawia się, żeby szkodzić, że pojawia się w ogóle w sposób nieuprawiony i to jest najciekawsze. I ona sama wie, że jest nielegalnie. Tak? Czyli świat duchów przyjął do wiadomości, uwaga, to jest nieuprawniona sytuacja, nas tu nie powinno być. Jesteśmy, jak to mówi ładnie Irwin Goffman, nie na miejscu, prawda, w tym momencie. Nie na miejscu, moje pojawienie się tutaj jest nieuprawnione. No właśnie, ale teraz to jest ta bardzo prosta opozycja, która jest charakterystyczna dla
narracji grozy, tych kanonicznych, modernistycznych. I teraz musimy pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że horror jest modernistyczny, to znaczy, że horror jest gatunkiem, w uproszczeniu powiem, że jakiś gatunek, jest gatunkiem nowoczesnym, w tym znaczeniu, o którym ja tutaj mówiłem. To znaczy, teksty o duchach, zjawach i złych nieboszczykach przednowoczesne nie są horrorami. Horror pojawia się jako oznaka nowoczesności i ewoluuje, prawda, przez ten czas, ale kanonizuje w sobie ten schemat taki epistemologiczny, to znaczy każe pytać, co w ogóle się dzieje. No to jest to pytanie. Te dwie wielkie modernistyczne narracje literackie, które ja uważam za klasyczne, się trzy nawet, no, można powiedzieć, wszystkie należą do literatury popularnej. To znaczy, z jednej strony to jest literatura kryminalna, prawda? Czyli schemat opowieści o dociekaniu. Z drugiej strony mają Państwo literaturę grozy, czyli pytanie epistemologiczne, czyli czysto spekulacyjną literaturę, czyli fantastykę naukową. Teraz ja pytanie o możliwość warunków zaistnienia czegoś w tak bliższej lub dalszej przyszłości. Wszystko to jest domena literatury popularnej. Literatura jakby, nazwijmy to wysokie, nie lubię tych określeń, ale niech tak będzie. Nie stawia tych pytań, w ogóle się nie interesuje tymi kwestiami. One się pojawiają jakby oddolnie. Więc ten horror modernistyczny przechowuje w sobie podstawy tego schematu poznawczego. Zawsze podaje w wątpliwość rzeczywistość. I tak Państwo wiedzą, ja to zresztą pisałem. Tam są dwie alternatywy tylko tak naprawdę. Ja jestem nie w porządku, świat jest nie w porządku. To znaczy, jeśli duch jest naprawdę, to świat jest nie w porządku. Jeśli ducha nie ma, to ja jestem nie w porządku, bo jeśli go widzę i to jest ta alternatywa, powiedzmy, psychiatryczna albo alternatywa, nazwijmy to Lovecraftowska, no nie? To znaczy, jest świat jest zupełnie inny, niż nam się wydawało. No tak, ale teraz mamy tę opcję, nazwijmy ją postmodernistyczną, późno nowoczesną, w której pojawia się jeszcze taka narracja, otóż rzeczywistość zawsze była heterogeniczna, tylko istniała pewna zmowa co do tego, że jest inaczej. To znaczy rozpoznajemy takie kanoniczne elementy paradygmatu ponowoczesnego, jak na przykład to, że żadna wielka narracja nie wyczerpuje już opisu rzeczywistości. To znaczy racjonalność może tak, ale racjonalność naukowo-techniczna jest tylko alternatywną formą opisu rzeczywistości, istnieje cały szereg. Reszta jest taka, jak się umówimy. To znaczy, jeśli się umówimy, że coś istnieje, to możemy uznać, że to istnieje. Ja uważam, że pierwszą wielką narracją, która o tym traktuje, że rzeczywistość jest tak konstruowana, jest, i tu podobno do strony wielkiej pisarki brytyjskiej, Agathy Christie, mianowicie Morderstwo w Orient Expressie. Nie wiem, czy Państwo, że tę książkę się czyta na rozmaite sposoby. To znaczy, że jako najfajniejszą opowieść o Hercule Poirot, najbardziej wyrafinowana. Tak. Dla mnie to przede wszystkim jest powieść o tym, jakby fabuła, bo ja bym nie spoilerował teraz, ale fabuła jest wszystkim znana, prawda? Wszyscy są zabójcami w zasadzie, w tym pociągu. Poirot jest długo wzbudzony na manowce, bo nie chce przyjąć do wiadomości, jak wszedł. Ma przed sobą perspektywę spisku. To jest jedyna alternatywa. Albo nikt nie zabił, albo jest spisek. Prawda? Oczywiście Poirot jest genialny, więc myślę jeszcze jedną opcję. Tą z włamaniem z zewnątrz i uciekającym zabójcą. To kluczowa jest ta ostatnia scena, którą Państwo mówią. Oni ich oczywiście demistyfikują, mówią, że ty zrobiłeś to tamto, podaje im, jak się nazywają. I na koniec mówi coś takiego, to jest jakby kryterium moralne też. Bo on mówi, dobra, ale zabity był tak złym człowiekiem, że ja nie widzę, nie czuję się na siłach zadenuncjować. W związku z czym, mówi Poirot, mogę zaproponować umowę. Umowę. Możemy przyjąć, że zrobiliście to, co zrobiliście, ja to zgłoszę. Albo możecie mnie zastrzelić, się pozbyć mnie. To jest wyeksponowane w tym filmie, jak na kanale. Ale on mówi, możemy też zrobić inaczej. Opowiem wam historię. On opowiada historię włamania nocnego, zabójstwa i ucieczki. Prawda? I oni
wagon. To jest wielka narracja postmodernistyczna tak naprawdę. U autorki, która jest, nie wiem, królową modernistycznej powieści popularnej. Ja pokazuję, jest tak, jak się Państwu zdaje. To znaczy, jeśli się umówimy, że rzeczywistość jest taka, to wyprodukujemy sobie zabójcę, który po tych śniegach w góry gdzieś tam... Tak, oczywiście to nie jest tekst grozy, ale on zapowiada dokładnie to, co mnie tutaj interesuje. To znaczy takie narracje, w których zasadniczo rzeczywistość okazuje od zawsze heterogeniczna, upadła jeszcze jedna narracja, takie, prawda, cytując Maxa Webera, nauka odczarowała świat religijno-mitologiczny. To sama nauka teraz została odczarowana przez narrację. Ja je nazywam narracjami paranoicznymi. Otóż takie właśnie, które ukazują, że od zawsze ten świat był bardziej złożony, tylko hegemonia polityczna jednego paradygmatu racjonalnego, naukowego, czy kompleksu przemysłowo-militarnego, prawda, sprawiła, że tak jest. Jest oczywiście bardzo wiele takich przykładów. Pojawił się taki powieść krótka i film bardziej nawet na jej podstawie Stephena Kinga, Langoliery, nie wiem, czy Państwo pamiętają ten film. Jest taka historia, w której samolot zostaje porwany przez burzę i ląduje przy lotnisku polowym trochę jakby. Jest ścigany przez przeszłość, to znaczy jak nadchodzi przyszłość, przychodzą takie wielkie robale, które wszystko zjadają, bo przeszłość musi zniknąć. Ja więc tutaj wśród bohaterów jest taki paranoik, który przez cały czas wiada, że przyjdą robale, to zjedzą. On jest chory, zupełnie widać, bierze leki, nie ma, nikt mu nie wierzy. Oczywiście okazuje się, że on ma rację jeden. No? Tylko że kluczowe jest to, że wcale nie zmienia się jego status, że on nadal jest chory w ogóle, on nadal się nie zdaje, jest po prostu paranoikiem, z tym, że okazało się, że sama rzeczywistość jest paranoiczna, to znaczy jest odpowiednią na tego typu narrację. Oczywiście może to mieć jeszcze bardziej perfidne, czy bardziej złożone formy. Tu przychodzi mi do głowy, to też lubię omawiać ten przykład ze studentami, mostki wielowymiarowe, jeśli Państwo pamiętają, to spektakularny sukces hiszpańskiego horroru REC. On miał drugą, trzecią, chodzi mi o część drugą, nie wiem, czy Państwo go pamiętają. To jest całkiem niezły horror, jeśli mówimy o takim efekcie zaskoczenia. I ta druga część jest bardzo interesująca z jednego powodu. Króciutko tylko o co tam w fabule chodzi. Jednostka wojskowa wchodzi do tego budynku, w którym jest zakażeni wirusem. Ludzie zabijają się, prawda, i zmieniają się w takie, no właśnie, nie wiadomo, czy zombie, czy jakieś dzikie bestie. I ona wchodzi tam, żeby opanować teren, sprawdzić, co się wydarzyło, i tam jest z nimi doktor. Przebrany przez wszystkich członków tej jednostki tam specjalnej, za doktora medycyny po prostu, która się zajmowała. W trakcie jej pierwszej konfrontacji z tym zombie, no i oni go łapią w takiej dziwnej sytuacji, w której udaje im się odeprzeć tego wściekłego człowieka, jakieś komórki tam, czy gdzieś zamknąć te drzwi, zabarykadować, a jeszcze wbija nóż i na tym nożu wiesza różaniec. I patrzą na niego, a co to, o co chodzi? Co się stało? Zaczyna się taka szarpanina, w ogóle o co tutaj chodzi. I tam padają takie fantastyczne kwestie, że przysłało cię przecież Ministerstwo Zdrowia, co on mówi, dajcie spokój, Ministerstwo Zdrowia nic nie wie, nie ma nic do czynienia. Kim ty jesteś? To sobie tej szarpaniny zrywają mu mózg, że ma koloratkę, to jest ksiądz, jest doktorem teologii, prawda? Tam jest, to jest dialog jest po hiszpańsku, fantastyczny ciąg bluzgów taki leci w języku hiszpańskim. Bo to są prości żołnierze, którzy mówią, no to mieli być lekarze, to jest jakiś wirus, za chwilę wszyscy się tym zarazimy, a oni nam dali klechę, mówiąc na niego. A on mówi, dajcie spokój, Ministerstwo Zdrowia nie ma pojęcia, co się dzieje. I zaczyna się to wyjaśnienie. To wyjaśnienie jest takim majstersztykiem tego, o czym ja tutaj mówię, bo on mówi tak. Kiedyś tam na prowincji hiszpańskiej opisano przypadek opętania demonicznego. Zajął się tym ksiądz jakiś tam. Opisał to, zgłosił, przybył egzorcysta oraz lekarz. Pobrano krew tej dziewczynce. Okazało się, że ma wirusa. To jest wirus opętania demonicznego.
Czyli jakby te dwa dyskursy się nagle tak nakładają, to znaczy mają państwo, jest wirus, jest wykładnia, absolutnie wykładnia medyczna, epidemiologiczna, nie abdykuje się z niej w ogóle, tylko to dodaje się nadinterpretację, sferę sensów naddanych, z której wynika, ale to jest wirus opętania demonicznego. I oni mówią, w związku z czym to nie jakiś lekarz może tu pomóc, tylko ja, bo to reaguje na różaniec na przykład, a nie na to. I to jest fascynujące, ponieważ dla klasycznie rozumianego modelu schematu opowieści grozy, czyli tej upokorzony naturalista, to jest bez sensu zupełnie. Dlatego, że nauka powinna zostać odrzucona, bo ona nie działa w tym momencie. Nie, ona działa, ale równolegle z innymi systemami objaśnień. Prawda? To znaczy, że rzeczywistość jest heterogeniczna, to znaczy, że to jest paranoja. To znaczy, zasadniczo żyjemy w świecie paranoicznym. To znaczy, to jest świat, proszę mi wybaczyć, nie arystotelesowski. To znaczy, i A i nie A są prawdziwe. No to nie są sprzeczne wyjaśnienia. Prawda? Co na dodatek oba, to znaczy zastrzelenie tego gościa, który atakuje, oraz obłaskawienie go różańcem, nadal działają tak samo. Tak? Czyli pokazuje się, proszę bardzo, to jest podwójne, jest dwoistość rzeczywistości, od zawsze było wiadomo, tylko teraz uwaga, operacja jest tajna, ośrodek był tajny, a w ogóle to czuwa nad tym wszystkim Watykan. Tak? Oczywiście to jest pokłosie, to jest film hiszpański, więc wiemy doskonale, jak to wygląda historycznie. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji, prawda? Więc to jest ta forma. To jest dla mnie jakby bardzo interesujące właśnie z tej perspektywy, że jeśli konstruuje się masowo tego typu narracje, konstruuje się opowieści, że się odchodzi, już w ogóle nie trzeba nikogo przekonać, trzeba teraz przekonać, że rzeczywistość jest dużo bardziej złożona, to mamy do czynienia ewidentnie z przykładami myślenia, w którym paradygmat racjonalny jest paradygmatem niewystarczający. On musi stać uzupełniony o jakiś inny. To może być akurat w przypadku tej narracji, to jest akurat katolicki, religijny, ale to mogą być różne. Są takie filmy, w których na przykład działają, prawda, działają jakieś archaiczne rytuały religijne, kultur dawno zapomnianych, w których działają medycyna alternatywna albo działają wyjaśnienia, które mają charakter czysto jawnie magiczny. I tak dalej, i tak dalej. Tylko to nowum, które tu się pojawia, sprowadza się do tego, że one nie działają na zasadzie wyłączności. To nie jest zastąpienie. Ten tradycyjny model operował na najpierw odrzuceniu paradygmatu magiczno-religijnego, potem na hegemonii paradygmatu racjonalno-naukowego, w związku z czym ta logika powiedziałaby, w takim razie teraz powinno zostać zastąpione czymś innym. Nie. Tu się pokazuje, że one działają równolegle. Nie? I moim zdaniem to jest takie kluczowe miejsce, w którym mamy do czynienia z przeformułowaniem tego modelu. Oczywiście nie byłbym konsekwentny, gdybym nie powiedział, że moim zdaniem jest to oznaka bardzo daleko idących przekształceń w polu kultury, w której my funkcjonujemy. Dlatego, że zakłada się, że to są adekwatne racjonalizacje dla współczesnego odbiorcy, to znaczy, że one się obronią, to znaczy, że to jest to, czego pierwsza była czysto pedagogiczna, druga była konsekwencją hegemonii paradygmatu scjentystycznego, trzecia jest, no tak nazwijmy, po nowoczesnej, jest paranoiczna, to znaczy, widziałeś, teraz jeśli odniesiemy to do takich przykładów, tym ja się tu posługiwałem, czyli do tych rozmaitych komisji, które działały, to moim zdaniem, proszę mi wybaczyć, jeśli już przesadzam, ale widać tu pełną adekwatność tych opisów rzeczywistości, to znaczy, w przypadku objaśniania przykład sytuacji z katastrofą mamy do czynienia z tym, co kto wybierze jako opcję w Herkulesa Poirot, co kto wybierze do wierzenia, to znaczy wolę tę narrację. Żaden argument naukowy nie jest racjonalny w dostatecznym stopniu, żeby wyjaśnić to do końca. Zazwyczaj, a ja wolę ten, w którym to się objaśnia na zasadzie powiedzmy spiskowej. I to jest ten moment, w którym jakby paradygmat naukowy, moim zdaniem, utracił swoją hegemonię na poziomie życia, praktyk życia społecznego. Nie? I to jest coś bardzo ciekawego, wydaje mi się, że też niezmiernie niepokojącego, zwłaszcza z perspektywy ludzi, którzy żyją z prowadzenia badań naukowych. Nie? I że to jest coś, z czym my będziemy się zmagali, ponieważ
kultura zaczyna ujawniać skłonność do heterogenicznych racjonalizacji, do wielości wykładni, które są różne prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam do dyskusji. Pytanie? Jeśli chodzi o to połączenie tych dwóch duchy właśnie w dziedzinie tych porządków rzeczywistości, to w pewien sposób mi się wydaje, że to już wcześniej, jeszcze przed rokiem to się pojawiało w dosyć popularnych filmach, tylko faktycznie to nie było tak dokładnie jakby objaśnione, ale moim zdaniem dobry też przykład tych dwóch jednocześnie funkcjonujących tłumaczeń było na przykład w Bejdzie, gdzie mamy jednocześnie ten typowy folklorystyczny porządek, że przeciwko wampirom słońce, srebro, czosnek. Czosnek, no ale też mamy granat ultrafioletowy, mamy te lampy ultrafioletowe. No i wiedząc oczywiście, powiedzmy, ostateczną broń, jedną z ostatecznych broni tego asa w rękach głównego bohatera, okazuje się po prostu normalny lek, który ma zapobiegać, który ma rozrzedzać krew i pokonanie wampirów przez po prostu rozrzedzenie ich tak bardzo, że po prostu eksploduje w pewien sposób, że tam mamy. I też tam pojawia się ta narracja w tej scenie, kiedy Blitz sobie na przykład próbują wyleczyć z wampiryzmu tą ugryzioną lekarkę, że to jakby cały proces, cała procedura przypomina po prostu właśnie takie jakby procedury epidemiologiczne, czyli dobra, dajemy ci coś w rodzaju szczepionki, pakujemy się tutaj do izolatki, no albo lek zadziała, albo lek oczywiście w cudzysłowie, albo zadziała, albo nie zadziała. To czy to się pan profesor wydaje, że też, że to już tutaj się mogło zacząć, tylko że właśnie nie aż tak mocno podkreślone jak w ręku to było. Nie, to przykład, który, dziękuję bardzo, przykład, który pytam arbitralnie wybrałem, chodzi raczej o jego retoryczną skuteczność. Wydaje mi się, że takich przykładów jest bardzo dużo. I mi się wydaje, że one właściwie są jakby przykładami konwencjonalnymi, że one się w pewnym sensie skonwencjonalizowały jako pewien tryb wyjaśniania. Oczywiście można też postawić taką kwestię, to znaczy do jakiego stopnia praktyki folklorystyczne, ludowe, magiczne były swego rodzaju techniką posługiwania się. Prawda? I ja się absolutnie zgadzam, że to była pewna sprawdzana w empirii, jeśli mówimy o tekstach fikcjonalnych oczywiście, strategia działania, z tym, że tutaj mamy do czynienia jakby, tam zawsze było to jakby przeciwstawione, że to było miejsce, w którym nauka nic nie może powiedzieć. No, to jest jakieś takie, nagle się pojawia, jest zburzony ten porządek rzeczywistości, trzeba łapać się chałupniczych metod oswajania, natomiast ja sądzę, że tym, co się zmieniło i co widać na przykład w tym filmie hiszpańskim, to jest to, że te opozycje kulturowe, ta bina została jakby rozrzedzona, to znaczy ona się absolutnie rozmyła, to znaczy ona już nie funkcjonuje jako opozycja. Jesteśmy jakby w kulturze, która odeszła od bardzo wiatrze, to nie są, inaczej, to nie są te opozycje. To najprawdopodobniej, jeśli chcemy pisać w biernej dyskursie, to jest, że jakieś inne się pojawiły, ale to nie są już te. No? I inną rzeczą, która tutaj jest bardzo ciekawa, to jest oczywiście też jakby oswojenie konwencji. To znaczy, bo ja mówiłem cały czas, że przecież Azjaci kręcą także horrory, które są bardzo zachodnie w stylu, prawda? Natomiast wynika to oczywiście z przyswajania i rozwoju pewnego typu skonwencjonalizowanych sposobów opowiadania historii. Natomiast współczesny widz czy czytelnik horroru raczej nie jest zaskoczony tym, że ktoś tutaj jest z grobu czy coś, on tego oczekuje tylko, prawda? Natomiast tym, czego może się nie spodziewać, są typy racjonalizacji, które się wstydzą. Dlaczego to się dzieje? Ja myślę, że nawet jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej niż w Blade'zie, ja bym powiedział, że w pierwszych filmach zombistycznych, nie mam na myśli oczywiście Walking Zombie czy tych rzeczy starych,
z tych lat 70., czyli po tym pierwszym spektakularnym sukcesie filmu Romero, pojawił się taki nurt, w którym od razu zrezygnowano z wyjaśnień, nazwijmy to, takich religijno-apokaliptycznych, że prawda, nadchodzi koniec czasów, tam wychodzą tylko te wszystkie tam ZR, ten włoski, jeśli dobrze pamiętam, wykorzystanie jakichś nowych maszyn rolniczych, które wprowadzały coś tam do ziemi, jakieś impulsy elektryczne, które sprawiały, że trupy wyszły z nadzorem. Tak, tak, prawda? W powrocie, żeby trupów też te eksperymenty były skończone. Dokładnie, dokładnie. To się dokładnie tam zaczyna, że to jest, tylko że to było w tym dyskursie czysto racjonalistyczne, że szukamy wyjaśnień, prawda? Ale czy to jest słabe wyjaśnienie, dlaczego pod wpływem impulsu elektrycznego śmiało wyjść z grobu i chodzić po ziemi, prawda? Nie, ale to jest chyba jeszcze wcześniejsze, dlatego że jeżeli wspomnieliśmy o drapówki, tak. To ja pamiętam Van Helsingu, to już jest profesorem, a nie jakimś tak. Egzorcyzmem, czy w teatrze, przecież mówię w którymś momencie tak. No dobrze, gdybyście eksperymentowali z elektrycznością 100 lat temu, to by was posłali miasto z zaczary. A teraz my wiemy, jak to działa, w związku z tym potrafimy na tym zapanować i my wiemy, że to nie są żadne czary, tak. Że to nie jest, że to się rządzi pewnymi regułami. No więc dobrze, dlaczego nie uznać, że tak samo jest z wampirami? Czyli jest to próba, tak. Próba, racjonalizacja czegoś, co wydaje się nieracjonalne, ale to jest bardziej po wchłonięcie tego, co pozornie rozbija porządek świata, przez próbę uporządkowania go i wpisania, modyfikacji porządku świata. Absolutnie, zgadzam się. Ja mam tutaj jeszcze... Teraz to pani pierwsza. Ciekawym przykładem niezgody na taką praktykę jest franczyza Star Wars, gdzie na początku moc była absolutnie częścią magiczną, potem jak wprowadzono midichlorianę, to fandom się tak zdenerwował, ale raczej się z tego wycofano, nie było żadnego dementi. Chciał magii, to. Tak, ale już po tym, gdzie nic się o tym nie pojawiają, było jedynym elementem tego, że jednak chciano zachować tą magiczność. Mimo, że ona nie była magią. Zgoda, tak. Ja tutaj tak chciałem też odnieść do tego właśnie paradygmatu tego paranormalnego, czy tego psychiatrycznego, powiedzmy. Że teraz jest też coś takiego, paranoicznego właśnie. Że teraz jest też coś takiego, że horror jakby i w ogóle taka fantastyka trochę przenosi się sama w sobie do naszej rzeczywistości. Chociażby przez właśnie YouTube, czy inne tego typu źródła internetowe. No chociażby z tego powodu, że właśnie tak wspomniani reptilianie, wspomniane teorie płaskiej ziemi i tak dalej, są filmami, które już też narzucają pewien jakiś punkt widzenia, który się racjonalizuje w pewien sposób i zaczynają ludzie w niego wierzyć naprawdę. Więc jest coś takiego, że nasza sama kultura teraz współczesna dokonuje wewnątrz siebie takiej przemiany po części. Ja to całkowicie się zgadzam, znaczy dla mnie ta współwierzność tych dyskursów to jest jakby oczywista, natomiast proszę zwrócić uwagę, że nadal funkcjonujemy w ramach hegemonii racjonalności naukowo-technicznej i te dyskursy są bardzo niekonsekwentne, te alternatywne i niespójne wewnętrznie, dlatego że nie wiem, czy państwo pamiętają, że przykład z płaską ziemią, to jest mój ulubiony w ogóle przykład, bo oni tam różne argumenty przytaczają i tak dalej. Ale pojawił się fantastyczny, znany państwu pewnie kontrargument. To był ten słynny mem z obrazem płaskiej ziemi, kotem dostajemy na środku, i że ziemia z całą pewnością nie jest płaska, bo gdyby była, koty z pewnością zrzucałyby wszystko z krawędzi. Nie? I teraz o czym ja mówię? Otóż chodzi o to, że zwolennicy teorii płaskiej ziemi nie są konsekwentni, bo powinni uznać ten argument za dorzeczny. Dlatego, że oni się odwołują do tego, co się nazywa naiwnym realizmem. Każdy, kto ma, zna kota, wie, że nie demonstrował, jak działa kot, kiedy widzi szklankę na tym. Jest to absolutnie empirycznie, racjonalnie skonstruowany argument. Pewno byłoby kotów na krawędzi, które zrzucałyby różne rzeczy w dół. I teraz zwolennik tej teorii powinien się do tego odnieść jako do serio argumentu. Znaczy, powinien znaleźć logiczny argument, dlaczego koty nie siedzą na krawędzi i nie zrzucają. Natomiast oni po prostu nie odnoszą się do tego argumentu, co dowodzi, że są w szponach myślenia bardzo naukowego. To znaczy, że nie, no takich głupich argumentów to my sobie nie życzymy. No w pewien sposób osata, jak to odpowiada na ten argument,
mianowicie po popularności gry o tron powstał potem plaskiej ziemi otoczonej wielkim lodowym murem, którego nie można zobaczyć, nie można sfotografować i tam w ogóle jeszcze wszystkie inne rzeczy, bo NASA ma tam 100-kilometrowy kordon przed tym murem, żeby można było go sfotografować, no i koty nie zrzucają rzeczy z krawędzi, no bo jest lodowy mur. Ja teraz jako, gdybym był zwolennikiem tej polskiej ziemi, to chociaż to jest dobra odpowiedź na tak. To nie zrzucają, bo jest coś. Ja bym miała pytanie, odnosząc się do wcześniejszej części wykładu pana profesora, chciałam zapytać, czy w tym pewnego rodzaju kryzysie racjonalności moglibyśmy na przykład właśnie podrywać tego wzrostu popularności narracji fantastycznych, powrotu do natury, odnoszenia się do wszystkich dawnych wierzeń z całego świata? To jest pytanie pewnie do bardziej do tej socjologa religii, no, bo to jest też, wydaje mi się, to jest też kryzys religijności instytucjonalnej, znaczy, która jest zastępowana, czy scentralizowana religijność instytucjonalna, jak katolicyzm jest takim najbardziej pewnie wyraźnym przykładem, jest zastępowana taką religijnością jakby prywatną, duchowością prywatną i się mogą mieścić w rzeczy, ale nie mam teraz przy sobie wyników, ale są te fascynujące te badania tantry, praktyk religijnych Polaków, to znaczy w co Polacy wierzą, czy deklarując się jako katolicy, wierzą tam w rozmaite rzeczy, na przykład że około 30% wierzy w reinkarnację równocześnie. No to z perspektywy papieża to jest jakieś po prostu to jest załamująca informacja zupełnie. Natomiast ja się całkowicie zgadzam z tym, że jakby to jest taki to jest szerokie dosyć zjawisko. Mi się podoba to co Mejesu napisał, to znaczy, że to jest jakby cena, którą płacimy za oddanie metafizyki Hochstaplera. Ponieważ mamy taką jakby właśnie wyspowe rozmaite racjonalności. Ja wierzę w to i to, ale to już nie. Żadna spójna narracja tego nie ogarnia. Czy to naukowa, czy to religijna, właśnie instytucjonalna, prawda? No, liczba jakby rozmaitych, nie chcę użyć tego słowa, tylko jest bardzo precyzyjnie zdefiniowane, takich prywatnych obrządków w ogóle, nie? Praktykowanych, bo to jest jakaś monstrualna w ogóle. Ludzie wierzą w dowolne rzeczy, ta rozpiętość jest gigantyczna. Czy to będzie rodzimowierstwo, czy to będą jakieś tam różne rzeczy tego typu, to jakby się też, właściwie to jest bez znaczenia w co, nie? To znaczy w tym sensie ta niechęć do zalegalizowania religii potwora spaghetti w Polsce, to była taka próba, jak rozumiem, że Nie róbmy sobie żartów już do samego końca, bo wskazano. Natomiast tak naprawdę przecież nie ma różnicy, jak się zdefiniuje to, co kto wierzy, jeśli uważa za dobrą, że ma dobrą rację, czy dobre podstawy, żeby to robić. Natomiast z całą pewnością jest to, moje przekonanie jest takie, wynik o wiele szerszego procesu przemian kulturowych, które zmieniają, czy sprawiają, że czy odczarowana rzeczywistość się zmieniła w jeszcze jakąś inną. Nie tylko, nie wiem, czy wtórnie zaczarowaną, nie, bo to by oznaczało powrót tylko do tego wcześniejszego. Czy po prostu, że to odczarowanie już nie działa i lokalnie się pojawiają jakieś takie próby kwestionowania tego porządku. Oczywiście moja prywatna opinia jest taka, że to wynika z bardzo daleko posuniętego rozdziewu pomiędzy wiedzą typu naukowego a wiedzą potoczną, co jest pokłosiem nieprawdopodobnie wręcz postępującej specjalizacji dziedzin nauki, zwłaszcza w domenie science, tak? I są kompletnie nieprzejrzyste dla przeciętnego użytkownika kultury. To znaczy użytkownik smartfona nie ma pojęcia w ogóle, jak on działa. To jest zasadniczo urządzenie magiczne często dla bardzo wielu osób. Tak? W związku z czym nic mi nie powie, to są te słynne chwyty retoryczne, prawda? Dlaczego, jeszcze raz wrócę do tego przykładu z komisją, przepraszam, dlaczego skuteczniejszy był argument z rozerwanej puszki po tam Coca-Coli czy po czymś, niż argument wzoru fizycznego? No, ale kto zrozumie ten wzór poza grupą fizyków, którzy wiedzą, o co tam chodzi? Natomiast tu coś jest, no, inny mój ulubiony argument, dlaczego używa się zawsze określenia taśmy prawdy, w odniesieniu do różnych nagrań, a nie tam megabajty prawdy, nie wiem, prawda? Nie wiem, dlatego, że materialność nośnika, to, że ja coś trzymam, że to mogę pokazać, tu na tych taśmach Tusk tam mówi coś, czy tam, prawda? Czy to jest przekonujące, to jest jakaś konkretna rzecz, którą ja mogę pomachać, pokazać, przedstawić. Była chmura, tak? Jeszcze raz? Teraz była chmura, tak? Właśnie, bardzo. Jeszcze jest
też coś takiego, że w sumie dla takiego właśnie może oglądu świata, jaki teraz zaczyna funkcjonować, właśnie zaczyna się podniesieć, to jest też to, że trochę nauka, też taka ścisła, na przykład jak tam fizyka kwantowa, czy inne takie teoretyczne nauki, dają jakby wódkę na to, żeby do tego, żeby można było tak sobie interpretować tą rzeczywistość, czyli ta wielość, nie wiem, czy światów, przenikanie się jakichś różnych rzeczywistości i tak dalej. Teoria spółka. No właśnie, więc to są takie rzeczy, które pozwalają ludziom na spekulacje, takie właśnie domorosłe, ludzi, którzy tego nie mają pojęcia głębszego, tylko jakąś tam właśnie powierzchowną. To się zaczęło już chyba, te takie ezoteryczne wykłady nauki, to już miałem pierwszą taką bardzo słynną książką, bo ta o fizyki Friedhofa Capry. To jest rok tam, wczesne lata 70. Było, gdzie, to od magii chaosu się dużo zaczęło. Tak, absolutnie. I jakby nagle się okazuje, że to jest, można uspójnić tę narrację używając kategorii metafizyki buddyjskiej czy jakiejś. To się daje, to się broni, tym bardziej tego nie robi ktoś, kto nie ma pojęcia w ogóle o tym, kto fizyk, który wie, jak to działa, i on takie analogie mogę zbudować. I to działa. Ja bym chciała spytać jeszcze tutaj, może się odnosić z tego wieku, ponieważ zawsze tam interesował mnie ten dyskurs, to znaczy, który się zrobił, mówię tutaj o polskim oświeceniu. I chciałabym zapytać jeszcze takie, czy możemy dostrzec jakąś analogię wobec takiej koegzystencji elementów pozornie się wykluczających, czyli tutaj mamy takie bardzo konserwatywne podejście do religii chrześcijańskiej, do polskiego oświecenia, no i wkraczające te mitologie, mówię tutaj oczywiście o klasycznych, ale też nieklasycznych mitologiach, które zaczynają być przebadane. No i czy możemy to uznać za jakieś takie zjawisko analogiczne, może nawet głębiej osadzone właśnie, powiedzmy, w takiej może nawet ludzkiej naturze? Jak bym to proszę? Ja mam kłopot z używaniem określenia polskie oświecenie, bo ono jest bardzo kłopotliste. Osobiście jestem zwolennikiem teorii długiego trwania baroku. Myślę, że do XXI wieku w Polsce można by przyśrednić długie trwanie baroku, ale to jest bardzo ciekawe pytanie. Sądzę, że broniłbym takiego założenia, że mamy do czynienia z projektem nieukończonym. To jest taka, to jest jak w tej słynnej definicji Zygmunta Freuda. Nigdy nie ma ukończonej terapii. To znaczy, no, psychoanaliza jest niezakończona zawsze. Czy jak mówią językoznawcy, co mi się bardzo podoba, elipsa jest bardzo wątpliwym typem zdania, bo każde zdanie jest potencjalnie eliptyczne, to znaczy do każdego można coś dopowiedzieć. I tutaj mi się wydaje, że rzecz polega na tym, że znaczy w odniesieniu do Polski, tego polskiego projektu, to rzecz polega na tym, że tak, to jest tak. Bardzo silny barok, wybitnie silna kontrreformacja, bardzo słabe instytucjonalne ośrodki, nazwijmy to, upowszechniania wiedzy, chociaż jak Państwo pewnie wiecie, liczba subskrypcji encyklopedii francuskiej w Polsce należała do najwyższych w Europie, całkiem dużo ich sprowadzało tutaj, ale to się nie przełożyło na jakby takie skapywania wiedzy w dół, żeby przypomnieć dyskurs neoliberalny. I zaraz potem zanik państwowości i to rozwiązanie, więc wydaje mi się, że te badania nad mitami, religią w Polsce były takie, one były obłąkie, poza tym religia rodzima tutaj, to znaczy katolicyzm w tej wersji polskiej, jakby nigdy nie został poddany właściwie takiemu poglądowi, także z tego względu, że najzacniejsi przedstawiciele polskiego oświecenia bardzo często byli po prostu osobami duchownymi, więc trudno im się było poruszać w tym, to tam, tutaj. Poza tym pamiętajmy też o jakichś takich wstrząsach kulturowo-cywilizacyjnych, które towarzyszyły w ogóle tym zmianom. Rewolucja francuska, tak? Wcześniej jakby Wielka Brytania i jakby Kromy, to przygotowanie gruntu w ogóle do tej industrializacji, wojny religijne, które w Europie w XVII-XVIII wieku się toczyły. Polska jakby żyła zupełnie innymi problemami wówczas, a potem w ogóle jakby zniknęła. W związku z czym, że polska folklorystyka, ale się też stosunkowo późno jest zainteresowana, to też jest taką folklorystyką, która jakby mówić, ratunkową, to znaczy ocalającą od razu, to znaczy usiłuje zbierać coś, co już ginie, nie? Przypomina pod tym względem działania Finów, bardziej niż jakieś systemowe jakieś badania w zachodniej Europie. Nie jest chyba też, ale może teraz się mylę, nie jest też tak silnie chyba zorientowana językoznawczo, jak to było na przykład w Niemczech czy w Francji, że to były badania nad językami, że skąd się bierze Ferdynand de Saussure, prawda? Skąd z językoznawstwa komparatystycznego, z porównywania modeli indoeuropejskich. Więc wydaje mi się, że tu
czy na pewno źródła są takie same, natomiast to jakby realizacje tego się rozchodzą chyba historycznie. Z powodów, ja bym je nazwał tak szeroko politycznie. Ja mam do pana profesora pytanie dotyczące ogólniejszej kwestii, ale myślę zahaczające o ten problem, który poruszyliśmy. To znaczy, wydaje mi się, że jednym z takich wykładników uniwersalizmu oświeceniowego czy racjonalistycznego w ogólnym sensie była encyklopedia. Znaczące jest to, że w tym paranoidalnym, postmodernistycznym wymiarze fantastyki zwłaszcza, no, rozpanoszyły się encyklopedie pisane dla samego pisania encyklopedii, którym często już nie towarzyszy fabuła, ponieważ sami pisarze się przyznają do tego, że oni czują potrzebę uporządkowania świata, który tworzą, zanim w ogóle zaczną myśleć o jakiejś historii. I czy nie jest to znaczące, że w literaturze, powiedzmy, grozy czy w horrorze, właśnie takie encyklopedie nie rozpanoszy? Tak? Czy to oznacza, że tam jest właśnie ta potrzeba zachowania tego niesamowitego, by skolonizowania tego, co niesamowite, nadnaturalne, tym obszarem racjonalistycznym? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja bym powiedział, że nie ma encyklopedii, ale dosyć się rozpanoszyły bestiariusze, to znaczy takie próby katalogowania zjawisk czy tych faktów nadprzyrodzonych. Ja w ogóle powiedzieć, że jak pisałem swoją książkę, to też starałem się bardzo unikać tego paradygmatu, bo w badaniach nad horrorem bardzo często autorzy idą tym tropem, nie twierdzę, że błędnie, ale zbyt często idą tropem czy motywów i tematów, to znaczy generalnie przegląd zombie albo prawda, typy wampirów i tak dalej, i tak dalej. I to jest jednak chyba dziedzictwo tego myślenia klasyfikującego, to jest pokłosie linneusza i prawda, do tego paradygmatu. Natomiast rzeczywiście jakby horror się wymyka takiej encyklopedyzacji w sensie ścisłym, jak na przykład fantastyka naukowa, prawda, czy zwłaszcza chyba co jest ciekawe fantasy. To jest jakby osobna rzecz, tutaj się pojawiło to pytanie, ja też nie do końca odpowiedziałem, to znaczy wydaje mi się, że bardzo interesującą tendencją towarzyszącą, mówię to jako miłośnik robotów w kosmosie i raczej niewielki miłośnik smoków ziejących ognie, jest coś takiego, przewaga narracji typu fantasy, czyli takiego absolutnie alternatywnego świata skonstruowanego od podstaw na innej zasadzie, a przy bardzo daleko posuniętej atrofii twardego, jak mówił Zygmunt Kałużewski, to jest piękne, tak się science fictiona, prawda? Czyli tak jak człowiek wychowany na Lemie, jednak zawsze będę, nie wiem, Solaris i encyklopedia solarystyki na samym początku, to są jakieś moim zdaniem zbieżne rzeczy, to znaczy, że te światy wymagają klasyfikacji, bo się zakłada ich jakby prymarną niereferencyjność w stosunku do naszej rzeczywistości, więc się porządkuje, prawda, buduje się mapy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sama ta tendencja w horrorze rzeczywiście ona jest o wiele słabsza. Natomiast może tak być do tego, że horror jest skuteczny, gdy straszy, to znaczy w tym sensie ta sytuacja nie do końca jest istotne, co straszy. Jak sobie przypomnę szereg najlepszych horrorów, to często bardzo nie do bardzo wiadomo, co jest powodem tego strachu. Dobrze, nie oglądaj się teraz, do samego końca nie wiadomo, że dopiero w ostatnim ujęciu tam coś. Czy nawet w opcji dla Jaska, także opcji w odróżnieniu do kolejnych części jest bardzo pokazywany. Ostatnia część obcego jest najgorsza w ogóle z wszystkich. Zuję z tego filozoficznego filmu z Frankensteinem, ze wszystkim w tle, to jest dla mnie nie do przyjęcia. Robal z kosmosu miał, a tu bycia robalem z kosmosu, którego ludzie się bali i koniec. Zresztą ja moje zdanie, podobne zdanie co do z innego filmu Indyjska, to znaczy Blade Runner. To znaczy Blade Runner jako ten stary Blade Runner, czyli film, który był czarnym kryminałem futurystycznym Los Angeles. Dziwny, psychologiczno-filozoficzny traktat o powinnościach replikantów i ludzi wobec jest to bardzo sprawnie zrobione, ale to prawie muszę przyznać, że prawie usnąłem w tym filmie. I to jako zwolennik kina Andrzeja Tarkowskiego, to zupełnie wydało mi się to straszliwie wymęczone. To znaczy, czarny kryminał Chandlera był bardzo dobrą formułą opisu społeczeństwa, ponieważ nie udawał czegoś innego, czarnym kryminałem. Po prostu policja była zła,
bandyci byli źli, kapitaliści byli źli, dziewczyny były dobre może, ale perfidne, prawda? Bo wpuszczały w maliny i kończyło się to. Detektyw był taki sobie. W takim razie bardzo dziękujemy za dziękuję za wykład i